No i cóż, próbujemy to palić, no bo co innego nam zostało, nie? Ja się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że wy. Oto będzie chwila prawdy. Siemaneczko, jak zdecydowaliście w sekcji komentarzy? Tak zrobimy. Pierwsze co, od czego zaczniemy, wymienimy dętkę. Już idę do tranzyta. Mam dętkę. Tym razem kupiłem dobrą, nie tak samo jak w USC. Nie pomyliłem się chyba. Całe 17 zł! Ale mam nadzieję, że będzie pasować.
Nie może być lipy. No dobra, tutaj są dwie dyszki od spodu. Już wcześniej to obczajałem. Od zawirowywacza spalin. Jestem bardzo ciekawy, czy to odpali. Czy będzie problem? Czy nie będzie problemu? Jakieś kurde. No na co, a po co, komu to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego? Po co, komu to potrzebne? Jakieś zagirowywacze spalin. Tracimy tylko tą cenną moc. Dobra. Teraz tutaj mamy tak 17. A, cyk. Cyk. Teraz by pasowało tu dekle od mojej strony tutaj pootwierać. Pootwierać je ze względu takiego, iż musimy sprawdzić ustawienie zaworów. Czy są nieprawidłowo ustawione? Bo prawdopodobnie są zawory podparte, dlatego nie ma takiej dobrej kompresji. Nie wiem, czy będę cokolwiek tu widział, ale mniejsza z tym, zrobimy na oko, jak zwykle. Ustawimy to na oko i będzie zawory będą ustawione. No i dobrze. Ja tu widzę nic, więc źle nie jest. 14. I kręcimy bałagan. Te plastiki mi wkurzają trochę. Tu jest luz. Tu nie ma. Czyli tak jak przypuszczałem. Tak jak przypuszczałem, jeden zawór jest podparty. Cyk. A drugi jest luźny jak nie powiem co. Dobra, szczegnomierz. Ustawiamy zawory. Więc chwilka przerwy. Jestem po krótkiej przerwie. Mam sprzęt. Ustawiamy zaworki. Nie mogę się doczekać, aż to spróbujemy odpalić. Normalnie, kurde, ach, te emocje. Tu biorę dalej. Ustawiam jak w każdym Chińczyku. 10, 15. 0, 10, 0, 15. Dół jest, góra jest ustawiona. Zakładamy dekielki. Pokazałbym wam więcej, ale jest za ciemno z tej strony. Nie mam takiego dobrego oświetlenia. Może kiedyś pan emeryt zainwestuje i zrobi takie miejsce do nagrywania. Lepciejsze. Do piwnicy to będzie mi ciężko wciągać te motory wszystkie, żeby wam tam pokazywać i nagrywać. Dobra, elegancko. Wracamy na drugą stronę. To ważniejsze. I idziemy do was. Jestem. Dobra, zakładamy z powrotem tego dziadka. A po co to zakładasz? A zakładam po to, żeby się to tak nie darło, bo tędy będą spaliny uciekać. Łam. I tfu. Dobra, nie dowalamy tego nie wiadomo jak. Test kompresji. O! O! Kompresja wróciła. O! O! Wnet odpali bez gaźnika. I pomyślcie sobie, że ktoś ten motor oddał na złom, bo myślał, że nie działa, a pan MRF naprawi to w godzinkę. Masakra. Jeszcze chyba nie kupiłem motora, który nie odpala na złomie. Dobra, trzeba trochę spuścić oleju, bo ktoś tutaj zalał cały okrągły litr
Więc pasuje troszeczkę tego oleju spuścić o na miarce. Jak widzicie, to jest pełne. Elegancko. I wysysany. Było chyba z... Nie wiem ile ta szykawka ma. Ze 100 ml. Teraz pasuje na miarkę wyczyścić i sprawdzić ile jest. Ojej. Ojej. Dalej jest full. Trzeba jeszcze spuścić oleju. A zlałem już tak z 200 ml, to ktoś tu chyba jeszcze więcej wlał. Albo tu nie jest olej. Dalej mamy full. Jeszcze to wyczyszczę, ale nie chcę przeholować. No dalej jest full. Ile tego oleju tam jest w tym silniku? 2 litry? Kurwa, ktoś ze 2 litry wlał. Wysysamy. Spuściłem pół litra oleju. Ojej, ojej. Po co popatrzył w kamerkę? Zrobiłem sobie tutaj bajoro. Ups! O, o! Uwaga, sprawdzamy miarką. Ile jest? Dobra. Jest prawie full. Zostawimy chyba, tak? Ojeju, spuściłem! No z pół litra, zaraz wam pokażę, żeby nie było, że nie. Jest litrowy słoik, jest no tak około pół litra oleju spuszczone. A w środku jak jest, między minimum a maksimum jest około 700 ml oleju jeszcze. Czyli tu jest litr coś oleju ktoś wlał do tego silnika. A potem się dziwił, że to nie chce chodzić, że wszystko tu było zżygane, z odmy wciągało do filtra powietrza i zalewało motor tym. Ale zobaczymy, czy kompresja dalej jest. Ola Boga! Ola Boga! Mam nadzieję, że też słyszycie, ale jak na 50 kompresja jest elegancka. Zakładamy gaśniczek. Coś mi się wydaje, że po raz kolejny bardzo dobra robota będzie. Bardzo dobra robota. Szkoda, że jest teraz ciemno. Że jest ciemno, tak to by my jeszcze wzięli i się przejechali dzisiaj w tym odcineczku. Dobra, teraz linkę ssania trzeba założyć. Linka sama została przesmarowana i teraz chodzi idealnie. Wcześniej była zatarta. Elegancko. Pozostałości po lanosie. Dobra, starczy. Tutaj tak, żeby przepukać trochę bak. Jak widzieliście przed chwilą, wędkę wymieniliśmy, jakby co, żeby się dało tym przejechać, zanim mi przyjdą części. Ustawiliśmy zawory, wyczyściliśmy gaźnik, spuściliśmy pół litra oleju z silnika. Pół litra oleju z silnika my spuścili, o. Ten olej taki jakiś trochę dziwny, ale odłożymy, żeby się nie wywalił. Filtra powietrza na razie nie zakładam. Bo i tak cylindry to wszystko już jest pewnie na wykończeniu, bo widzieliście, guma tu była spadnięta
No mogło, można było, mogliście to w poprzednim odcinku nie widzieć, ale guma była tu troszeczkę spadnięta z filtra i było pełno tutaj wszędzie piachu, to pewnie na 100% pociągło trochę piachu do silnika. Cóż, no po regulacji zaworów kompresja wróciła, naprawdę wam powiem. Nawet słychać, kompresja wróciła i nawet jest, jak ma to pojemność, jest naprawdę bardzo duża kompresja. Cóż mogę więcej powiedzieć? No świeca była niedokręcona i koło świecy wywalało dość ostro olej. Zżygane tu było. Filtr powietrza był cały zażygany olejem. Obecnie jest umyty w ropie. Ja myję przeważnie części w ropie, bo ropa nie odparowywuje i bardzo dobrze rozpuszcza takie oleje i to wszystko. A potem, jak dłużej postoi ta ropa, to ten cały osad tak fajnie siedzi na dnie, a czyściutka ropa jest u góry i łatwo jest ją potem pozbierać. Dlatego tak lubię wykorzystywać ropę, no bo oddziela się od tego cypu. Cóż, no zalaliśmy paliwkiem, resztkami po lanosie. No i cóż, linka odstania jest naprawiona. Też w międzyczasie nasparowałem ją i rozruszałem, bo była zatarta. Zardzewiała cała w środku, udało się odrdzewiaczem ją rozruszać. Linka od gazu działa. Jak słyszycie pewnie. No i cóż, próbujemy to palić, no bo co innego nam zostało, nie? Ja się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że wy. Oto będzie chwila prawdy. Dzisiaj jazdy testowej nie będzie, pokażę się pewnie w następnym odcinku. Chciałem to wszystko zmontować w jednym, bo sam bym się chciał przejechać, to filtr bym na szybkości bym złożył. Dobra, zapon chyba jest włączony. Włączę sobie podgląd. Zapon chyba jest włączony. Nie chcę się świecy już odkręcać. To se sunę na bok, żeby, bo jest umyte, żeby nie ubrudzić. Próbujemy odpalić. Rumeta. Pierw bez sania. Jeden strzał! Istna masakra! I lekkie kopnięcie. Chodzi! Żyje! Sprzęt, który ktoś oddał na złom. Z jakiego powodu? Pół litra oleju w silniku, zawór wydechowy podparty. A co najśmieszniejsze w tym wszystkim? Nie kopci! Poczekamy chwilę, rozgrzeje się i dopiero przygazuje. Zobaczymy. Chociaż nie mogę się powstrzymać. Przygazuje selekto. Jasny gwint! Nie no! Ja nie wierzę. Mam nadzieję, że wy też. Nie wiem, czy opłaca się ten set 110 do tego silnika wkładać. Ale tak słychać, jakby korba miała lekki luz. O-o! Coś jest ze skrzynią biegu. Bo bieg wyszedł. Albo po prostu, o kurde, kamerka. Bo bieg weszedł. Nie, chyba było na biegu i bieg był zastany. Tak mi się wydaje. Teraz? Panie, to będzie jeździć! Nie mam lampki. Chyba, że założę szybko lampę z przodu jakąś.
Poczekajcie moment, ja się chyba przejadę. Nie, nie mogę wytrzymać. Nie mogę wytrzymać. Kamerka Canon jest dobra do nagrywania w słabych warunkach oświetleniowych, więc może coś będzie widać. Nie mogę się powstrzymać. Przejadę się powoli, bo nie mogę. Do regulacji jest, no i może nie być do regulacji, tylko ze względu takiego, że było za dużo oleju. Ale jeździ! Czemu to ktoś zezłomował, wywalił na dło? Nie wiem. Naprawdę, nie wiem. Ale mi się ta jazda podoba. Muszę się jeszcze raz przejechać. Nie wierzę. Normalnie kurna nie wierzę. A czy wy wierzycie w to? Bo ja normalnie nie wierzę. Odpalił tak. Od pierwszego strzała. No nie ukrywajmy, no wiadomo kto to czyścił ten gaźnik i tutaj regulację po swojemu zrobił. Więc na to nie patrzmy. Ale zdziwiło mnie to. Odpalił od strzała. Chodzi naprawdę zarąbiście. No jest ciemno, to tego nie widać. On się trochę rozsypuje. Tego nie widać, ale według mnie nawet niepotrzebnie ten set kupiłem 110, jak to wszystko chodzi. Serio wam powiem, zmarnowałem 250 zł na set 110. Chociaż niekoniecznie, bo będę miał dokłada 110 tego jednego zajechanego z korbą. Więc zmarnować pieniążków nie zmarnowałem. I mam tu jeszcze ten drugi silnik. Coś mi się wydaje, że ten silnik tak samo będzie na chodzie wszystko. Aha, tu jedna osoba mnie się pytała o jakiś numer krótca, czy coś w tym stylu. Zaraz spróbujemy obczaić. Co to kurde jest za numer? Aha, ten jest pęknięty. Widzicie? Króciec tutaj. Tu jest pęknięty. I tu pisze EX25. Nie wiem, czy to się uda pokazać. EX25 tu pisze. Szkoda, że jest pęknięty ten króciec. No ale wszystkiego nie można mieć. Trochę się to burdel zaczyna robić. No i cóż, no cóż mogę powiedzieć. Chodzi, pali, jeździ. Zaraz zobaczymy. Odpalmy sobie go jeszcze raz. Aha, nie, teraz zapłonę włączony. O, chyciłby. Tylko z linką jest coś nie tak, bo jakby była przytarta albo coś w tym stylu. Jest tu przyłamana w dwóch miejscach. Muszę ją zamontować, spróbować przesmarować, bo przy skręcaniu kierownicą potrafi sobie sam przygazować. No nie wiem. Akumulator tylko założyć. Akumulator tam mam taki pomarańczowy na półce, widzicie?
akumulator jakiś by założył, z powrotem plasticzki i można jeździć. Pełen serwis u pana MRF-a. Ale powiem wam, niemiłe zaskoczenie. Naprawdę wam powiem. Ja jestem mile zaskoczony. Pali, jeździ. Kurczę mele. Za takie pieniądze, nie powiem wam za jakie, no ale za takie pieniądze, powiem wam tak, w cenie złomu, o, tak wam powiem, w cenie złomu, zapalący, jeżdżący motorek, no to mogłem rzeczywiście go, zmyliło mnie ten brak kompresji, ale przypuszczałem, co mogło być, właśnie, że podparty zawór i trafiłem, że jest podparty zawór, no i nie wiedziałem, że aż tyle ktoś oleju przesadził w tym silniku, no ale no widać, że ktoś przeprowadził fajny serwis. No. Troszeczkę te szybki są wszystkie zmatowione od słońca. Pomyślę, że ktoś to wywalił gdzieś, nie mógł dojść z tym do ładu motorkiem, oddał go na złom, albo po prostu leżał ten motor u kogoś z parę lat. Nie wiem, ile mi to zajęło. Musiałbym zobaczyć ogólnie. Przy silniku to chwila, moment. Najwięcej to mi zajęło z tym kołem tylnym, nie? Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Najwięcej poszło z tym. Jak widzicie moje minie, nie mogę uwierzyć. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Kolejny bardzo dobry zakup. Nie tak jak niektórzy marnują pieniążki na te krosy i na to wszystko. A pan MRF inwestuje pieniążki w dobry sprzęt. Niby szrot, w cenie szrotu, ale palący, jeżdżący, elegancja, Francja. Dobra, to ja się z wami żegnam. W kolejnym odcineczku prawdopodobnie założymy filtr do tego. Nie wiem, czy jeszcze plastiki założę, czy nie. Muszę się zastanowić. Ewentualnie może jak będę chciał, zobaczymy. Na tą 110 przerobię na przykład ten tutaj silnik, co leży u mnie tutaj na dole, w tej kupie. Może ten silnik przerobię na 110 swapa z 50 139 FMB. Jest to realne według mnie, na oko moje, mierzone wszystko. Powinno wszystko pasować. No i tyle, no. Taka 110 w takim ramie by to mogło zapierdzielać. Ponad 70. Nie tak jak jedna osoba mi tam napisała w karcie, że 70 około, czy pod ostatnim filmem. Już nawet nie pamiętam, naprawdę te dni wszystko mi się tam miesza. Za dużo roboty. No dobra. Podobało się, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, może zasubskrybować kanał, to nic nie kosztuje. A jeśli chcesz być na bieżąco, dzwoneczek obowiązkowo. No ja się z wami żegnam, widzimy się niebawem, mam nadzieję jak najszybciej. Humor teraz mam poprawiony po bardzo dobrym zakupie, więc do następnego, trzymajcie się, hej!